Cześć, z tej strony Kuba. Witam serdecznie na kanale ProRowery.pl. Poruszamy się i przemieszczamy w bardzo, ale to bardzo różny sposób. Z punktu A do punktu B możemy się przemieścić samochodem, autobusem, rowerem i na wiele innych także sposobów. Tak jak te sposoby towarzyszą nam już od jakiegoś czasu, tak też teraz wszystko musimy robić eko i elektrycznie. Tak też więc na rynku pojawiły się elektryczne samochody, elektryczne rowery i inne wynalazki. Jest jednak jeden środek transportu, którego nie traktujemy często jako, no właśnie, środek transportu. Często patrzymy na niego jako idealny rozładowywacz dziecięco-młodzieżowych baterii. Mowa oczywiście o hulajnodze. Każdy urodzony w okolicach 1990 roku pamięta pewnie ten element jako jeden z prezentów pierwszokomunijnych, zaraz obok roweru. Oczywiście chwilę po niej dawał mnóstwo frajdy, później najprawdopodobniej taki sprzęt oczywiście lądował w piwnicy, gdzie czekał na następne pokolenie hulajnogowych wyjadaczy. Myślę, że wiecie już mniej więcej, do czego zmierzam. I tak, też hulajnogi oczywiście muszą być elektryczne, muszą mieć w dzisiejszych czasach silnik i baterię. I na przykładzie mojego tutaj dzisiejszego gościa, mianowicie hulajnogi Motus Pro 10, zastanowimy się oczywiście nad sensownością i potrzebą takiego rozwiązania. Bardzo serdecznie zapraszam do pozostania z nami na dłużej i obejrzenia materiału. Zanim odpowiemy jednak na to pytanie, porozmawiajmy sobie najpierw o samej hulajnodze Motus Pro 10. Co ona nam oferuje i w jaki sposób jest skonstruowana? Producent określa ją jako cross hulajnogę. Tak jak są rowery crossowe, taki też tutaj rzeczywiście także, jeżeli chodzi o przeznaczenie, będzie wiele podobieństw, bo producent określa ją mianem właśnie uniwersalnej hulajnogi w sumie do wszystkiego. Będzie dobra do miasta, poza miasto, a i nawet w lekki teren. Co nam to w tym modelu umożliwia? Po pierwsze, mamy silnik 600 W. Co to znaczy? To znaczy, że jest to sporo. Nie jest to górna granica, bo są hulajnogi elektryczne na przykład z podwójnym silnikiem, właśnie także 600 W na przykład, wtedy ona ma o wiele więcej mocy i szybciej się rozpędza, ale tutaj w zupełności nam to tak naprawdę do wszystkiego wystarczy. Na asfalcie czy w terenie hulajnoga rozpędza się prawidłowo, bardzo szybko, ale o takich właściwościach jej jezdnych porozmawiamy sobie później. Dodatkowo silnikowi towarzyszy bateria o pojemności 18,2 amperogodzin. Na ile to wystarcza, o tym za chwileczkę. Idziemy dalej. Za komfort w ogóle odpowiadają amortyzatory i są one dwa, oddzielne na każde koło, więc tu jest oczywiście to bardzo, bardzo duży plus. Zarówno przednie, jak i koło oczywiście jest tutaj amortyzowane. I także komfortowi, szczególnie może na jakichś dziurach albo w terenie, także tutaj bardzo dużym plusem są 10-calowe koła, jak na hulajnogę to dosyć dużo i w dodatku oba są oczywiście z ogumieniem, oba są pompowane. A więc tutaj to wszystko właśnie dba o to, żebyśmy nie tylko po mieście na asfalcie czuli się oczywiście komfortowo, ale także na jakichś nierównościach, dziurach czy w terenie. Jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, tutaj mamy takie dwa bardzo ważne elementy. Pierwszym z nich to to, że mamy hamulce tarczowe, mechaniczne. Nie spotkałem się jeszcze z hydraulikami, jak to ma miejsce w rowerach. Może są, jeszcze może nie sprawdziłem aż tak dokładnie, ale jeżeli chodzi o te hamulce, to siły hamowania w zupełności wystarczy, jeżeli chodzi o to, jak ta hulajnoga jeździ, na ile się rozpędza, jakie są jej osiągi. Te hamulce w zupełności wystarczą. Plus także, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to także dba o oświetlenie. I tego oświetlenia naprawdę, naprawdę jest tu bardzo, bardzo dużo. Mamy zarówno oświetlenie z przodu pod samym kołem, znaczy przed samym kołem. Mamy w całym tutaj pionie kierownicy pasek LED. Dodatkowe paski LED są pod spodem całej platformy, na której stoimy. I dodatkowo, kiedy hamujemy, załącza się także światło stop. Nawet jeżeli będziemy poruszali się po zmroku i będziemy się obawiali na przykład samochodów na przejściach czy w innych miejscach, to tutaj na pewno będziemy w 100% widoczni oczywiście. Z dodatkowych elementów to także ta hulajnoga jest bardzo, ale to bardzo dobrze, jak to nazwać, składalna. Jeżeli chodzi o kierownicę, możemy złożyć
z tej litery T, właśnie boki kierownicy w dół. Oczywiście na długość też możemy ją wyregulować, ale także no, domknąć do końca. No i też oczywiście cała kierownica składa się równolegle do platformy. Nie zajmuje ona dużo miejsca. Myślę, że każdy bagażnik samochodowy spokojnie sobie z nią poradzi. Ok, mamy specyfikację. Teraz zobaczmy mniej więcej, jak to wszystko jeździ. Jeżeli chodzi o osiągi, to jest pierwszy element, na którym się pochylimy, to cała nasza tutaj hulajnoga potrafi rozpędzić się do 45 km na godzinę. Z tymi osiągami wygrywają tylko dwusilnikowe hulajnogi, takie no, spore, konkretne potwory, które rozpędzają się no, maksymalnie tyle pozwala prawo do 55 km na godzinę. Więc tutaj no, mamy bardzo, ale to bardzo porządnie. Nie jest to moim zdaniem hulajnoga przeznaczona dla osób, które mają pierwszy raz styczność z takim sprzętem, bo rzeczywiście prędkość potrafi tutaj no, zaskoczyć na początku, ale także łatwo się do niej przyzwyczaić, także tutaj wszystko pod tym kątem no, jest do przerobienia oczywiście. Mamy przede wszystkim trzy tryby pracy. Ten pierwszy tryb to jest taki tryb no, bardzo wolny, a wręcz bym powiedział, że to jest taki trochę walk assist nawet. Drugi tryb jest taki optymalny, jeżeli chodzi o może jakieś zatłoczone bardziej miejsca albo miejsca, gdzie czujemy się może troszkę niepewnie z większą prędkością. Trzeci tryb, który no, przyspiesza najszybciej i rozpędza całą hulajnogę do już maksymalnej właśnie prędkości, no to już wyciąga z hulajnogi wszystko, co da radę. Dla osób początkujących może pierwsze dwa tryby raczej na początek polecam serdecznie, zobaczcie jak to działa, jak to hamuje, jak to się rozpędza, w ogóle jaką mamy pozycję na hulajnodze i tak dalej. No a ten trzeci, no to już hulaj dusza, jak już troszkę to wszystko ogarniemy oczywiście. Bardzo często też pytania pojawiają się przy takiej mocy oczywiście o zasięg. Tutaj 18,2 Ah wystarcza nam według producenta na 70 km jazdy, zabawy. Z mojego doświadczenia dwa razy ją w pełni rozładowałem. Trzeci jest teraz, był przed nagrywaniem, ale nie do końca ją rozładowałem. W mieście, przy oczywiście mojej wadze i gdzie oczywiście jeździłem, starczyło na około 60-65 km. Poza miastem odrobineczkę mniej. Tutaj na to, ile działa taka bateria, ma oczywiście wpływ. To, no ile my sami ważymy, no ja do należniejszych oczywiście osób nie należę, więc tutaj podejrzewam, że to miało być czynnikiem także, ale też czy jeździmy pod górkę, czy z górki, teren w jakim się poruszamy, wiadomo, że w trudniejszym terenie ona będzie miała większy wycisk, cały silnik będzie musiał troszkę więcej nadrobić tych nierówności, jeżeli chodzi o utrzymanie właśnie prędkości, a więc to tutaj tego zasięgu oczywiście będzie mniej wtedy. Jeżeli chodzi o krosowość całej hulajnogi, czyli to, czym się producent tej hulajnogi chwali najbardziej, no to powiem tak, w mieście jest cudownie, idealnie, żadnych problemów, krawężniki też oczywiście nie są straszne, na przejściach dla pieszych nie ma problemów. Jeżeli chodzi oczywiście o krawężniki trochę wyższe, trzeba się bardziej postarać, podnieść odrobinę te przednie koło, co oczywiście też nie jest jakimś specjalnie dużym problemem. Jeżeli chodzi o to, jak ta hulajnoga śmiga poza miastem, no to tutaj no, czujemy już, mimo tego, że to są 10-calowe koła, one tutaj robią naprawdę fajną robotę, ale już troszkę tych drgań oczywiście dociera na nasze ręce, na nasze nogi. Na pewno nie możemy stać wtedy bardzo sztywno na hulajnodze, musimy być troszkę te nogi mieć ugięte, bo tutaj ten system amortyzacyjny oczywiście robi wszystko, co może, ale jak na szutrówce wyjedziemy gdzieś w takie miejsce, gdzie wyjeżdżają tam traktory czy tiry bardzo często, no to mamy takie te wertepki. To już jest oczywiście mniej przyjemne. Gdyby było sztywnie, byłoby to prawdopodobnie nie do przejechania, a nasza hulajnoga Motospro 10 radzi sobie całkiem dobrze w takim także terenie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czyli hamulce, no jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do hamulców hydraulicznych w rowerze, to trzeba troszkę nauczyć się tej całej mechaniki hamulców mechanicznych, a ja raczej bardziej bym powiedział modulacji. No tutaj one albo nie hamują, albo hamują i tutaj cała kwestia jest wcześniej odpowiedniego wyregulowania pod siebie tego hamulca, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ja to zrobiłem tak, że z przodu mam dużo siły hamowania, a z tyłu troszkę tą modulację bardziej rozprowadziłem.
z racji tego, żeby tyłem zwalniać, a przodem i tyłem naraz definitywnie hamować. Troszkę tak z Enduro MTB oczywiście tutaj zasada, ale sprawdza się tutaj bardzo, też bardzo fajnie. Przodem nie radzę hamować oczywiście na początku, na pełnej prędkości. Najpierw zawsze róbmy to oczywiście tyłem. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to co już powiedziałem, no świecimy się jak choinka. Jeszcze jak dodatkowo my będziemy jakoś odblaskowo ubrani w nocy, nie ma problemu. Trzeba było być na halunach naprawdę, czy coś ślepym, żeby nas nie zauważyć na drodze. Myślę, że tutaj jest to na olbrzymi, olbrzymi plus. Ok, przejdźmy teraz do ceny. Za hulajnogę Motus Pro 10 zapłacimy 4499 polskich złotych. Czy to dużo, czy to mało? No zobaczmy na inne w ogóle produkty i kategorie hulajnóg elektrycznych i co dostaniemy za mniej, co za więcej. Za więcej, tak jak już mówiłem, co już znajdziemy dwusilnikowe, takie właśnie hulajnogi elektryczne. Za więcej, tak jak już powiedziałem, znajdziemy hulajnogi z dwoma na przykład silnikami elektryczne. Właśnie u Motusa jest taka wersja właśnie tejże hulajnogi Pro 10, ale z dopiskiem Sport. Ona właśnie już no, ma konkret, o wiele więcej mocy i jest odrobinę szybsza, o te 10 km. Za mniej dostajemy mniejszy zasięg i wolniejsze, i słabsze osiągi ogólnie, i w ogóle wolniejszą hulajnogę. Za około, różnice cenowe są mniej więcej 2 do przodu i 2 w dół, mniej więcej. Więc ta hulajnoga jest bardzo, ale to bardzo wypośrodkowana, jeżeli chodzi właśnie o hulajnogi elektryczne wraz ze swoją ceną. Owszem, znajdziemy o wiele tańsze także hulajnogi, ale one nie będą miały już amortyzacji, będą miały właśnie koła właśnie plastikowe najczęściej, zasięg i w ogóle osiągi tutaj też to będzie o wiele no, na papierze i w praktyce niższe. No, jest to bardzo wypośrodkowana opcja. I żeby uzasadnić tę cenę, musimy odpowiedzieć sobie na właśnie ostatnie, najważniejsze pytanie. Ok, po co to komu? Dlaczego ktoś miałby się zdecydować właśnie na hulajnogę tego typu, hulajnogę elektryczną, no właśnie za taką cenę, mając świadomość, co tutaj oczywiście znajdziemy. W pierwszej kolejności, ja ogólnie nie cierpię poruszać się osobiście po mieście czymś innym jak samochodem albo rowerem. Komunikacja miejska mnie drażni, łazić nie cierpię serdecznie, z tego czasu miałem problemy z kolanami, a to jest po prostu fajne. Nie wiem, jak to bardziej określić. Były sytuacje, gdzie jak no, mogłem sobie się rozpędzić na jakiejś ścieżce rowerowej, czy właśnie na chodniku pustym, gdzie wiedziałem, że nic nie wyjdzie, nic nie wyjedzie, no to nie powiem, że nie, banan na twarzy był. Jest to bardzo przyjemny, fajny sposób przemieszczania się z punktu A do punktu B. W trakcie swojego testowania raczej tak ją traktowałem. Jak musiałem gdzieś podskoczyć, coś załatwić i była właśnie pogoda tak jak dzisiaj, no to robiłem to właśnie na hulajnodze właśnie elektrycznej. I muszę powiedzieć, że to jest taki pierwszy element. Jak chcemy, nudzi nam się, nie, po prostu nie lubimy łazić, komunikacja miejska nas denerwuje, chcemy spróbować może nawet też czegoś nowego, hulajnoga elektryczna jest bardzo fajną tutaj opcją. Ktoś może powiedzieć, że hulajnogi, także te elektryczne są w różnych tych usługach, różnych firm, możemy sobie wypożyczyć na ulicy, przecież one się walają w każdym większym mieście, dosłownie walają, no to z tym nie ma porównania. Specjalnie przed tym wykupiłem sobie raz taką hulajnogę, wcześniej nie mając styczności raczej z tego typu usługami. I no to się tak samo mniej więcej jak są też rowery do wypożyczenia, to jest podobny poziom. Nasze rowery, które kupujemy gdzieś tam sobie w sklepie do własnej jazdy, one jakościowo odbiegają bardzo daleko od tych bardzo podstawowych rowerów. Tak samo jest też tutaj. Te hulajnogi elektryczne, które znajdziemy w tych usługach, nazwijmy to w ten sposób, nie mogę nazwać konkretnie tutaj o co mi chodzi, ale wszyscy wiedzą, no to też, no to jest x leveli wyżej. Na tym się czujemy komfortowo, na tym się czujemy fajnie, a na tych usługowych ciężko powiedzieć, co nas troszkę spotka. Drugim takim ważnym aspektem jest to, że nawet elektryczne rowery bardzo często pod tym kątem właśnie są tak jakby reklamowane, że one, jak mamy gdzieś dojechać do pracy czy gdzie indziej, no to się aż tak mocno nie spłacimy. No tak, tylko na tym nie spłacimy się w ogóle. Jeżeli mieszkamy w miejscu, gdzie mamy od groma korków,
mamy nie wiadomo co i ciężko naprawdę przedostać się samochodem do pracy, a tak jak już mówiłem, komunikacją miejską nam się nie chce, no bo kto jeździ komunikacją miejską, ten wie, że bywają różne sytuacje. Jak czasami wsiądą miejscowi magowie, to autobus jedzie żulem i żul jedzie autobusem. No, to jest moje podejście do komunikacji miejskiej ogólnie, ale w każdym razie, no a na tym się nie spocimy w ogóle. Zero. Tutaj nie ma żadnej pracy mięśniowej poza momentem zatrzymania się i poruszania się do przodu. Gdzie musimy wystawić nogę, a jak chcemy ruszyć do przodu, no to trzeba się 2-3 razy tam odepchnąć, ale i to niekoniecznie, jak już ogarniamy ten system, to maneta i jedziemy do przodu, nie? Więc to jest tego typu element. Na rowerze elektrycznym, oczywiście nie mówię tutaj, że rowery elektryczne są złe, broń Boże, niedługo będzie jeden na kanale. Bardziej tu mi chodzi o to, że no właśnie, tam wykonujemy nawet jakąś pracę i one wspomagają nas w trakcie naszego pedałowania, ale i tak my wykonujemy pracę. Sam rower elektryczny nie jedzie. To tak. Więc jeżeli to jest problemem w Twoim życiu, to hulajnoga elektryczna może okazać się strzałem w dziesiątkę. Kolejnym takim fajnym miejscem, gdzie moglibyśmy taką hulajnogę wykorzystać jest, i wiem, że zbliża się okres wakacyjny i to może być też fajny motyw, zwiedzanie wszelkiej maści. I mi na samą myśl o zwiedzaniu, to szlak jasny traci, krew nagła zaleje, pod właśnie kątem tego, ile trzeba z buta pokonać kilometrów. Osobiście łazić nie cierpię. Dwa lata temu byłem w Wilnie, rok temu byłem w Pradze, prawdopodobnie w tym roku też coś zwiedzę. I nie powiem, że nie. Na tym czułbym się zdecydowanie bardziej komfortowo. Zobaczyłbym przy mniejszym zmęczeniu oczywiście fajne rzeczy, ale też bym ich prawdopodobnie zobaczył więcej. Z racji tego, że no wiadomo, gdzieś trzeba z punktu A do punktu B dojść. W zależności oczywiście, gdzie także zwiedzamy, tak, ale to z mojego doświadczenia właśnie takiego zwiedzającego, to jest to, że te rzeczy są często blisko siebie, nie warto wsiadać gdzieś tam w jakąś komunikację miejską, a nawet jeździ to tak naprawdę na przystanek, więc także tracimy czas na czekanie i tak dalej. A więc, no mówię, to też jest, żałuję, że nie miałem hulajnogi elektrycznej właśnie w momentach, kiedy jeździłem coś zwiedzić. To samo się tyczy tak zwanego countryside'u, wioski, wyjazdu poza miasto. Jeżeli chcesz odetchnąć na spokojnie, nie wiem, jakiś piknik, a nawet pojeździć sobie po szutrówkach z dala od zgiełku miasta i no, dosłownie wychillować, też bardzo, ale to bardzo fajna opcja. Ok, podsumowując, mamy przed sobą w ogóle koncepcję, ideę, produkt, przy którym ciężko jest przejść obojętnie. Hulajnogi elektryczne mają swoich przeciwników, mają swoich zwolenników. Przeciwnicy najczęściej to ci, którzy nigdy nie odważyli się albo nie spróbowali właśnie tego rozwiązania jako środka komunikacji. Ci drudzy najprawdopodobniej mają już swoje pierwsze doświadczenie właśnie spróbowania hulajnogi w postaci wypożyczenia i idea mogła się spodobać. Jeżeli słuchając ostatni punkt, o którym rozmawialiśmy, jeżeli szybciej gdzieś zabiło serce albo pomyślałeś sobie, ej, fajny pomysł, to właśnie to urządzenie, a szczególnie te konkretnie, które mam przed sobą, hulajnoga Motus Pro 10, może okazać się strzałem w dziesiątkę i taką fajną decyzją, jeżeli chodzi o sposób przemieszczania się. Tak jak powiedzieliśmy, hulajnoga była elementem, które x lat temu prawdopodobnie sprawiało nam wiele, wiele frajdy, kiedy dostaliśmy ją w specjalnych okolicznościach oczywiście. Mogę tylko tyle powiedzieć, że ta frajda jest z powrotem do osiągnięcia właśnie już w dorosłym życiu. Wsiadając na taką hulajnogę na pewno poczujemy troszkę nawet tą nutkę nostalgii sprzed x lat. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać oczywiście, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach. Oczywiście one są do Waszej dyspozycji. Jeżeli byście mieli jakieś pytania co do właśnie hulajnogi Motus Pro 10, jak i także w ogóle ogólnie hulajnóg elektrycznych, służę oczywiście pomocą. Jeżeli film się podobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Po więcej tego typu treści zapraszam na nasz kanał, a także do subskrypcji. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Mówił do Was Kuba. Trzymajcie się ciepło. Cześć.